przy okazji ostrych sporów z Brukselą nieustannie padało słowo polexit. Politycy PiS zaprzeczali, że chcą wyprowadzić Polskę z Unii Europejskiej. Warto posłuchać, co dziś mówił na ten temat jeden z najważniejszych polityków PiS. Ryszard Stelecki nie odpowiadał na pytanie dziennikarzy. To jego wypowiedź na forum ekonomicznym w Karpaczu. Jakub Sobieniowski. Prawo i Sprawiedliwość mówi i myśli o wyjściu Polski z Unii Europejskiej. Ta długa wypowiedź, jak na półgodzinne fakty, jest tego dowodem. Powinniśmy myśleć nad tym, jak najdalej możemy, jak najbardziej możemy współpracować. Właśnie, żebyśmy wszyscy byli w Unii, ale żeby ta Unia była taka, jaka jest dla nas do przyjęcia, bo jeżeli pójdzie tak, jak się zanosi, że pójdzie, to, no to musimy szukać rozwiązań drastycznych. Brytyjczycy pokazali, że dyktatura brukselskiej biurokracji nie odpowiada i się odwrócili i wyszli. To jest groźba wprost wyjścia z Unii Europejskiej i to groźba nieszeregowego działacza albo mało znaczącego posła. Ryszard Terlecki to wicemarszałek Sejmu i szef parlamentarnego klubu PiS-u. Konsekwencje dla Polski i Polaków mogą być katastrofalne, bo Wielka Brytania jest na wyspie, ma Londyn, ma funta sterlinga, ma Beatlesów, Szekspira i bombę atomową. Poradzą sobie. A my po wyjściu z Unii Europejskiej znowu bylibyśmy pomiędzy Niemcami a Rosją. To, co powiedział Ryszard Terlecki, a powiedział dokładnie to na temat bycia Polski w Unii Europejskiej albo drastycznych rozwiązań Brytyjczyków. Nie jest wyrwane z kontekstu, to po pierwsze, a po drugie jest szeroki kontekst tej polexitowej wypowiedzi. Tylko opinie z wczoraj i dzisiaj przedstawicieli obozu rządzącego na każdym szczeblu. Wicemarszałka i posła PiS-u w Sejmie, koalicjanta PiS-u i ministra w rządzie i posła PiS-u w Europarlamencie. Wszyscy mówią o Unii jak najgorzej, mówią nawet o wojnie z Unią. Po pierwsze to nie jest wojenka, tylko wojna. Po drugie, nie przeciw rządowi, tylko przeciw Polsce. Nie da się tego inaczej skomentować, jak w kategoriach agresji. Powiedziałem kiedyś o mocniejszym sformułowaniu, powtórzę, takiej prawnej wojny hybrydowej. U nas poparcie dla Unii jest bardzo silne, dla uczestnictwa w Unii, no ale nie możemy zwariować, nie możemy dać się, prawda, zapędzić jakieś w coś, co ograniczy naszą wolność i co ograniczy nasz rozwój. Musi to nazywać postać agresji. Polacy rozumieją i zrozumieją to, kto jest po dobrej stronie, a kto jest po złej stronie, ponieważ w tej chwili to jest to naruszenie naszej tożsamości i konstytucyjnej, i narodowej. Nie patrząc na to, co mówi Komisja Europejska, bo to działa w swojej wierze, ma złą wolę. Musimy szukać rozwiązań drastycznych. Brytyjczycy pokazali. To głosy opozycji na temat wojny z Unią, o której mówią rządzący. Będą starali się stworzyć wrażenie, że rzeczywiście Polska jest w jakiś sposób atakowana bądź krzywdzona przez Unię Europejską, co jest oczywistą bzdurą. To jest wszystko jedno wielkie goebbelsowskie kłamstwo. Dla ambicji jednego albo dwóch ludzi ryzykujemy przyszłość naszych dzieci i to jest skandal. O wejściu Polski do Unii Europejskiej zdecydowali Polacy w referendum. Jakub Sobieniowski, Fakty. Tutaj widzimy na podstawie tego, na tych wypowiedzi, które były, że no jest to możliwe, że partia władzy rozważa taką możliwość. Tutaj może biurokracja unijna i tak dalej na pewno jest duża i w ogóle, ale no więcej mamy moim zdaniem korzyści niż tutaj jakby jakieś no utrudnienie ze strony Unii. Ktoś musi kontrolować te wszystkie rzeczy, traktaty i tak dalej. No ale widać, że no partia rządząca chce rządzić się swoimi prawami i tylko jej zdanie się liczy, więc możliwe, że naprawdę prędzej czy później z tej Unii wyjdziemy, albo zostaniemy po prostu wyrzuceni, ale bardziej chyba możemy wyjść, bo ponieważ wystarczy tylko jedno głosowanie, nie potrzeba żadnego referendum jak w Wielkiej Brytanii, wystarczy tylko zwykła większość. Posłowie podnoszą rączki do góry, głosują, wychodzimy, dziękujemy, do widzenia. Więc no jest to sytuacja no, nieciekawa moim zdaniem, zobaczymy jak to się będzie dalej rozwijało.